Dzień dobry, konferencja prasowa Konfederacji. Ja się nazywam Krzysztof Stygar, jestem sekretarzem i koordynatorem Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w Okręgu 22. Dziś z koalicjantami znajdujemy się w plenerze pod biurem poselskim pana Piotra Babinetza, aby zaapelować do posłów PiS za głosowaniem przeciw rządowemu projektowi ustawy Prawo komunikacji elektronicznej, godzące w prywatność i wolność polskich obywateli, dotyczące uprawnień licznych służb państwowych do swobodnej inwigilacji Polaków. Więcej na ten temat wypowiedzą się nasi koalicjanci. Głos zabierze pan Jakub Kędzierski, Nowa Nadzieja, szef okręgu 22 MDW. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie pierwszy raz spotykamy się pod biurem Prawa i Sprawiedliwości, ale pierwszy raz w sprawie tak absolutnie fundamentalnej. Ta propozycja ustawy inwigilacyjnej, o czym mówimy wprost i jak ją wprost nazywamy, jest propozycją, której zarówno ja, jak i moi koledzy, moje koleżanki z Konfederacji nie spodziewali się, że kiedykolwiek jeszcze dożyjemy. Zawsze nam się wydawało, że tego typu propozycje, tego typu rozwiązania to jest relikt czasów słusznie minionych, już nawet może nie czasów PRL-owskich, a czasów wręcz carskich, bo to, co Prawo i Sprawiedliwość chce dzisiaj zrobić w Polsce, czyli wprowadzić totalną inwigilację obywateli, totalną inwigilację na każdym kroku i w każdym możliwym miejscu. 8 służb, które będzie miało właściwie nieograniczony dostęp do naszych social mediów, do naszych portali społecznościowych, komunikatorów, bez zgody sądu, bez zgody prokuratury. Będzie mogło, no być może wtedy, kiedy nasze punkty szacunku do władzy, nasze punkty posłuszeństwa spadną poniżej akceptowalnego poziomu, będą mogły nam te komunikatory po prostu wyłączyć w każdym możliwym momencie. I ten dystopijny, bardzo utopijny, totalniacki pomysł Prawa i Sprawiedliwości jest czymś, na co środowisko wolnościowe nigdy zgodzić się nie może i nigdy się nie zgodzi. Zarówno przedstawiciele Nowej Nadziei, Ruchu Narodowego, Konfederacji Korony Polskiej, nigdy na tego typu rozwiązania godzić się nie będziemy i zawsze będziemy mówić głośno, że się na tego typu rozwiązania nie zgadzamy. Ta sytuacja jest absolutnie skandaliczna, szczególnie, że niestety prawdopodobnie przy cichym przyzwoleniu zarówno opozycji lewicowej, jak i tej, powiedzmy, centrowej z PSL-u czy z Platformy Obywatelskiej i znowu będziemy osamotnieni. I to właśnie my jako struktury lokalne, jako obywatele, jako państwo musimy pokazać wsparcie dla naszej dwunastki sprawiedliwych, bo ta dwunastka sprawiedliwych to naprawdę jak na razie nikła siła parlamentarna i bez naszego solidnego fundamentu, solidnej podstawy niestety bardzo ciężko będzie im skutecznie działać i skutecznie stawiać opór. My musimy ich wesprzeć i pokazać taki szeroki odzew. No może będzie trzeba tak szeroko się postawić jak w wypadku roku 2012-2011, w wypadku akta, potem w wypadku akta 2, być może będzie trzeba wychodzić na ulicę i głośno mówić o tym, że się nie zgadzamy z tak totalną PiS-wigilacją, inwigilacją na każdym możliwym kroku, bo to totalniactwo, to opresyjne, dystopijne prowadzenie polityki nie może się dobrze skończyć. Szanowni Państwo, dzisiaj pokazujemy na całym Podkarpaciu, nie tylko w Krośnie, pokazujemy dzisiaj w Krośnie, pokazujemy w Jaśle, pokazujemy w Przemyślu, że jesteśmy suwerenni i niepodlegli i nie chcemy dawać się zamykać do worka jakiejkolwiek ideologii politycznej, nie chcemy dawać się inwigilować w naszym społeczeństwie, w naszym towarzystwie. Szanowni Państwo, dzisiaj pokazujemy tą niepodległość na Podkarpaciu, w Jaśle, w Przemyślu, w Krośnie, w Sanoku. Jutro chcemy ją pokazywać w całej Polsce. Dołączajcie do nas i starajmy się działać, starajmy się pokazać sprzeciw wobec tego totalniackiego, dystopijnego pomysłu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Głos zabierze pan Maciej Nocek, Nowa Nadzieja. Dzień dobry. Szanowni Państwo, dziś spotykamy się już któryś raz pod biurem poselskim Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kluczowej. Kluczowej może bardziej jak nawet kwestia z 2012 roku dotycząca akta. Rząd PiS-u swojej dogmatycznej, całkowicie wocowskiej polityce chce nas cofnąć do czasów cesarskich, do czasów carskich, gdzie nikt nie mógł czuć się pewnie, gdzie prywatność była pojęciem wrogim, a szeroko pojęta inwigilacja
stanowiła zjawisko powszechne. Aktualnie przedmiotem prac w Sejmie jest projekt prawa komunikacji elektronicznej, który liczy 3,5 tysiąca stron A4 i waży około 17 kg. Wśród tych tysięcy stron znajdują się m.in. postanowienia dające 9 rodzajom służb państwowych nieograniczony dostęp do wiedzy o każdej aktywności Polaków na komunikatorach internetowych. Szeroko otwierają również służbom możliwość blokowania obywatelom internetowych narzędzi komunikacji pod szeregiem pretekstów. Nie dość, że projekt jest niezgodny z Konstytucją RP, to niezgodny jest przede wszystkim z ludzką moralnością, stoi w opozycji do pojęcia wolności. Opinie prawników nie pozostawiają wątpliwości, że projekt ustawy pozostaje w rażącej sprzeczności z zapisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, co więcej, wykracza nawet poza ramy prawa Unii Europejskiej. Niestety rząd Mateusza Morawieckiego doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Dziś nie ma naszej zgody na inwigilację, nie ma naszej zgody na odebranie nam własności, prywatności, intymności. Idee, o które tak ofiarnie walczyli nasi przodkowie, nie zostaną odebrane nam z dnia na dzień. Obowiązkiem wobec narodu jest stanie na straży tych wartości. To będziemy robić jako nowa nadzieja, jako Konfederacja, a przede wszystkim jako wolni i niezależni obywatele. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Głos zabierze pan Janusz Serwiński, wiceprezes Podkarpacki Ruch Narodowy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, krótkie podsumowanie tego, co tutaj już zostało powiedziane. No, na ostatnim posiedzeniu Sejmu został przegłosowany projekt prawo komunikacji elektronicznej. Niestety jest to straszliwy gniot, jeśli chodzi o przepisy prawa, który jest ciężki, który waży 17 kg, na który zmarnowano 7 rys papieru na jeden egzemplarz. Co to ma powodować? Szanowni Państwo, na pewno wielu z Was pamięta tutaj procedowane zarządu Tuska i PSL-u próbę przeforsowania pod przykrywką tak zwanej umowy międzynarodowej przepisów Akta 2, gdzie przy sprzeciwie nie tylko polskiego społeczeństwa, ale i innych udało się od tego odejść, udało się to zablokować. Niestety stajemy po raz drugi w takiej sytuacji, a może nawet nie po raz drugi, bo ja sobie przypominam jeszcze czasy stanu wojennego, kiedy to podczas w latach 81-82 i do połowy 83 roku zarówno rozmowy telefoniczne, jak i korespondencja pocztowa była cenzurowana. Jako Konfederacja, jako Polacy, jako nasz cały naród, jako społeczeństwo mówimy nie, nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na procedowanie takich ustaw, takich projektów, które w rażący sposób stoją w sprzeczności z polską konstytucją i z naszą racją stanu. Dlatego też dzisiaj tutaj w biurze poselskim pana posła Piotra Babineca złożymy petycję, gdyż z wielkim niepokojem obserwujemy to, co tutaj rząd chce nam zaplanować. Ale oczywiście, żeby rozłożyć to może jeszcze troszeczkę bardziej, to oczywiście nie tylko PiS. Tutaj trzeba zaznaczyć, że niestety rękę przyłożyła do tego Solidarna Polska, która, jak się okazuje, kiedy trzeba, oczywiście w pełni współdziała i współpracuje z rządem. Ja tylko przypomnę ostatnie posiedzenie Sejmu i dwa głosowania. Wtedy, kiedy trzeba było przeprowadzić głosowanie tak zwanej ustawy o Sądzie Najwyższym, która oczywiście nie dotyczy tylko Sądu Najwyższego, a wszystkich sądów i wszystkich sędziów w Polsce, Solidarna Polska, można powiedzieć kolokwialnie, robiła za taką wewnątrzrządową opozycję. Teraz, kiedy trzeba docisnąć naród polski, kiedy mają w planie inwigilację totalną, bez zająknięcia głosują sobie to razem z PiS-em, bez żadnego sprzeciwu. Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę, jako Konfederacja, jako Polacy, mówimy stanowcze nie takiej ustawie, takim projektom. Będziemy robić wszystko, żeby takie projekty ustaw były odrzucane jak najszybciej, gdyż jest to szkodliwe dla całego społeczeństwa. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo naszym mówcom. Pan Jakub Kędzierski, Nowa Nadzieja, pan Maciej Nocek, Nowa Nadzieja i pan Janusz Serwiński, Ruch Narodowy. Jak i również dziękujemy naszym wszystkim tym, którzy przyszli zawalczyć o wolność. Panu Kazimierzowi Krężałek, Konfederacja Korony Polskiej, panu Jerzemu Żuchowski, Ruch Narodowy i pan Lucjan Zając, Konfederacja Korony Polskiej. Dziękujemy za uwagę. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, nie słyszę. W takim razie z Panem Bogiem.